Panie i panowie, jestem Weda i mam dla was jedno bardzo ważne pytanie. Czym do cholery jest Lone Survivor? Lone Survivor jest grą indie horror survival. Stworzoną w nasilniku 2D z przypominającą side-scrollery. Bardzo przypomina gry w serii Silent Hill'a, tylko że mamy no, widok z boku. I zobaczmy, jak to naprawdę wygląda w trakcie. Gra jest dostępna oczywiście na Steam. Link oczywiście możecie znaleźć w opisie filmu. Tak. Wcześniej zacząłem, żeby ustawić dźwięki. Niestety nie ma tu tak naprawdę ustawień, więc było trzeba wszystko zrobić w rejestrze dźwięków. A to nasz bohater. Który ma maskę na twarzy. Oraz? Nie ma imienia. Już nie jest ważne. Najwidoczniej mamy jakąś fabułę w tym związaną z wirusem lub czymś w tym stylu. Może dlatego nosi tą maskę. Jakie rzeczy, potwory są na zewnątrz. The Lone Survivor. Okej. Jesteście ostatnim z tych, którzy przeżyli. Kasenki oczywiście można skrócić, ale pozostawimy je tymczasowo. Tak, żeby zobaczyć to pierwsze wrażenie. Gra jest strasznie pikselowata, ale szczerze to w tym momencie nie przeszkadza. I oto my! Chodzimy na bossa. Mamy plecak. Mamy maskę. Maskę, która wygląda jak... szeroki uśmiech. Okej. Okay. Silne światło podąża za nami. Okej. Okay. I chcemy... robimy interakcję. Jak to nie chcesz? Proszę pana, chcesz pan usiąść? Proszę. Tak, wiemy, że to jest tylko fotel, ale... usiądź, jesteś zmęczony. Kawa. Podwójne espresso... na razie zostaw. Pan, który nosi pudło na głowie. Hello. Proszę pana... ten pana sobie olewa. Dobrze. Zobaczmy... wypijmy kawę. Kawa jest dobra. Podwójne espresso. Co się stało? Co było w tej kawie? I dlaczego zaczynamy od początku? Dlaczego to wygląda jak scena? Dlaczego... ale to była tylko kawa, prawda? Nie wypiliśmy nic złego. Nie podoba mi się powoli ta muzyka i te dźwięki z daleka. Zgasło światło. Wow. To nie ma twarzy. To znaczy... nie, ma twarz. Nie ma oczu, nie ma ust. Wygląda jak typowy manekin. Aha, to są te rzeczy, o których mówiłeś, jako potwora. No dobrze, no to będziemy się zakradać. Chyba tutaj. Dobra. Teraz wygląda idealnie, tak jakbym miał ten knujący uśmieszek. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Ha, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Dobra, uciekaj chłopie. Której nie masz imienia, bo nie jest ważne. O, i się uspokoiło. No, sądzę, że nie chcemy. Jakaś dziewczynka. To jest dziewczyna, prawda? Porozmawiam. Przepraszam, ale chciałbym przejść. Dobra. Najwidoczniej nie możemy nic innego zrobić niż porozmawiać. Cześć. Kolejna, która nas olewa. Hello. Wszystko ok? Co tam trzebasz? Dziewczynko? Co ty zrobiłeś? Przed chwilą zniknęła, że to jakaś mała dziewczyna, która trzymała właśnie przenośną latarkę. W sumie wszystkie latarki są przenośne. Ale podczepianą i się to w ogóle nie przejąłeś. Wow! Czy to była jakaś stara babcia? To było wszystko snem? Hmm.
Więc się pisz na koszmary. I twoje jedyne przyjaciele jest tatarka. A, jakieś... Green Peel, okej. No, chyba nie ma żadnego opisu. Tak, nie możemy wymienić baterii, bo nie mamy. Ale się wyłączył. Nie. Użyj radia. O, widzisz, jednak nie jesteś jedynym... ...survivorem. Nie ma jak zapomnieć znowu słowa. Ocalałem, Jezu, przepraszam was wszystkich. Dobra, no to wiemy, że w pokoju coś... przeczytaj pamiętnik, tak. W pokoju 203 mamy coś. Mamy paru ludzi, którzy też są ocalali. Mhm. Aha. Okej. Okay. Zobaczmy, czy coś tutaj nie ma. Tak, przeczytaj. A więc to nasze kontrole. X-em strzelamy i enter... Aha, C, wyjmujemy broń. Tu się poruszamy, spacja, okej. Okay. Poważnie? Żeby zapisać, użyj łóżka. F, latarka. R, przeładowanie. M, enter, mapa. O mój Boże. Expert mode nawet jest. Dwójka, drink. Aha, świetnie. Będę musiał wcześniej się wracać, żeby zobaczyć, czy jak to wszystkie te kontrole. Może sobie zrobię później screena. Dobra, użyjmy tego. Wytestajmy się. Jest zamknięte. Potrzebujesz klucza. Okej. Okay. To nic więcej tu nie ma? Czytaliśmy pamiętnik? Dobra. Więc... podnieść baterię. Tak. Przyda nam się do latarki. Więc okej, okay, dobra. To jest twój płaszcz. Nie, to nie jest twój płaszcz. Świetnie. To nie jest, to sam tutaj nie mieszkałeś. To nie jest twoje mieszkanie, jeszcze lepiej. Tak, spójrz głęboko w nie. Co się dzieje? Wow. Efekty w tej grze są niesamowite. I to tylko tyle? Tutaj. To wygląda jak kuchnia? Co wzięliśmy? Klucz do 206. Jak to nie? Chcesz odpocząć? A, nie było, że masz zgiłe mięso w środku. Człowieku, wziąłeś 6 kawałków zgiłego mięsa. Kuchenka. Nie masz gazu. Więc nic sobie nie zrobisz dobrego. Chciałbym zobaczyć na obraz. Jakiś kawałek papieru. Przeczytaj go. Nie możemy im ufać więcej. Każdy może być zarażony. Świetnie, więc mamy jakąś apokalipsę w stylu zombie. Tylko, że to nie są zombie, bo nie mają nawet twarzy, żeby nas ugryźć. Aha. Draco. My nie jesteśmy, jesteśmy Draco, czy ktoś inny jest Draco? Bo nie wiadomo, jakie mam, jak mamy na imię, bo jest nieważne. Okej, okay, poszukajmy ocalałych. Tak. Katplusz. Ha. Więc zabrałeś ze sobą pluszaka. Odważny człowiek z ciebie. No dobra, mniej więcej tu nic nie ma. Stof, lodówka, kanapa. No okej, okay, te drzwi. Nie masz klucza. Super. Więc to był twój klucz od mieszkania. No dobra, chodźmy spać. Więc sypiając zapisujemy grę, tak. O, ty mówisz do mnie? Dzień drugi.
Bardzo ważnym aspektem w tej grze jest spanie oraz jedzenie, bo inaczej możemy zginąć. Umrzeć z głodu lub ze zmęczenia. Okej. O, mapa. Ciśnijmy. A, nie musiałem. Możemy zobaczyć mapę? Dobra. My jesteśmy tym niebieskim. I mamy długą drogę przed sobą. Jesteś dość dziwnym człowiekiem, panie. Jeszcze list, tak, czytaj. Mhm, dobrze, widzieliśmy już mapę. Jak to się zmieniają? Aha, czyli rzucamy mięsem, żeby je ominąć. Tak, dobrze. Później się mamy schować. Chyba jeszcze domyśliłem, że tyle lepiej omijać. No, niestety tędy nie przejdę. Sir Chuck. Sir Chuck. It's Chuck. To jest Chuck. Widzicie? To jest Chuck. Ta roślina nazywa się Chuck. O Jezu, poważnie. Dobra, napizgaśmy. Aha. Tutaj. A, to jest jeden z tych. No, dobra. Myślę, żeby postawić tutaj, gdzieś. To mięso, to chyba dwójką. Wow, 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 wow. Idzie. Słyszę go. Idź do mięsa. Idź do mięsa. Idź do mięsa. Idź do mięsa. A jak zaczniesz jeść? Jak ty w ogóle. Jak ty jesz? Przecież nie widziałem, żebyś miał usta. Wow. Nie pytam, co się z tym dzieje. Wow, 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 jak ja mam się stamtąd wydostać wtedy? Mhm. Aha, aha. Dobra, ale jak będę mógł się stąd wydostać? Tak, to jest łóżko. Słuchaj, stary, masz tu łóżko. A, nie pójdziesz spać, bo tam są potwory. Przeczytaj kolejną notkę. To jest to. Więc teraz mamy nie słuchać, Draco, bo jest niebezpieczny. Mhm. Aha. Słuchaj, notko. Kto by pisał w tej notce? Te potwory prawdopodobnie chcą mnie zjeść. Więc jak mam nie używać przemocy wobec nich? Spójrz na buty. Dlatego nie nosisz butów. Dobrze. Pomyśl. Co to jest? Co to jest? Dlaczego tu jest taka wielka dziura? O co w niej chodzi? Nie, to jest wielka dziura. Pełna krwi. Okej. Oj, mamy znowu te niesamowite efekty. Co się ze mną do cholery dzieje? Czemu jest aż mnie czwórka? Piątka. What the fuck? Co się dzieje? Na pewno jesteś normalny, człowieku. Długo. Wow! Podoba mi się ten motyw w grze. Okej. Co się dzieje? Wow, 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 nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Wow, 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 idź sobie. Zostaw mnie, gdzieś jeszcze jesteś daleko. Co to do cholery jest? O mój Boże. I czemu... Nie, nie idź wolniej, nie idź wolniej. Rusz szybciej, szybciej. Ja nie potrzebuję żadnego bullet time'a. Wejdź tam, idź tam, tak, uciekaj. Och, co to było? O. Ośmiornica. Czy komarnica? Wszystko jedno. Coś tutaj mamy. Jedzenie! Mówi, że zauważyłeś lustro. Chyba najlepiej było odpocząć. Tak, spójrzmy głęboko w lustro. Nic nie widzisz specjalnego. Wow. Jak się teleportujesz lustrem? Okej, okay, powiedz mi, jak się udało ci przeteleportować lustrem. Więc to jest nasz sposób na powrót.
Okej, okay, zapamiętaj, żeby szukać luster. Wiesz co, to już jest trzeci dzień i ty nadal nic nie jadłeś chyba. No, czas jeść. Dobra. Zjedźmy sobie krakersy. Smaczne. Okej, okay, wróćmy się. Zobaczmy, co tam jeszcze jest chwilowo. Yo. Dobra, tam nie wiem, że mam nie wracać już. Tu mamy drzwi. Jest ten. Cholera. Chyba się wróciłem. Tak. Wyłącz. Tu szybko! Shit! To wiesz co? Poczekam, aż to pójdzie. Nie włączaj lepiej latarki. Okej. Okay. Jak najdalej idź. Jak najdalej. Tutaj możemy już. Postaw. Chowaj się. Sprytnie, proszę pana. Sprytnie. O! Jak ty możesz to w ogóle jeść, człowieku? Dobra, spróbujmy później. Akurat gdy skończył jeść. Spójrz na schody. Naprawdę, ja też zauważyłem, że są zniszczone. Więc będzie potrzeba innej drogi. No dobra. Ja jestem... O, jesteś głodny. Wiesz co, przerywasz mi, kiedy chcesz się pożegnać. Zjedz i pożegnamy się. Panie, panowie, ja jestem Veda, a to była gra pod tytułem Lone Survivor. Dziękuję i do widzenia. We'll be right back.